ci zawodnicy w ogóle jak tutaj trafili na te testy do pogoni? Znaczy powiem tak, no testy na dzisiaj zaproszeni byli zawodnicy przede wszystkim z Polski, z drugiej ligi, z trzeciej ligi. Niestety nawet bym powiedział 90% tych zawodników nie dostało zgody z własnego klubu na to, aby móc tutaj do nas przyjechać. Bo planowaliśmy, żeby zagrali przeciwko sobie zawodnicy testowani. Tacy, których gdzieś żeśmy już obserwowali, widzieli przeciwko zawodnikom zagranicznym, których nie mamy możliwości obejrzenia. I zawodnicy ci, którzy tutaj się dzisiaj zaprezentowali, to są głównie zawodnicy, że tak powiem, z ofert różnych menedżerów poprzez różne filmy, płyty czy jakieś CV zawodnika, który gdzieś tam grał w mocniejszej lidze. Bardziej, że tak powiem, na tym się po prostu tutaj opieraliśmy, tak? Więc miał być jeden zespół stworzony z zawodników, których żeśmy sami obserwowali, ale mówię głównie z niższych lig, a drugi zagraniczny. Niestety nie do końca to się udało i zobaczymy co dalej będzie. No. Czy można coś powiedzieć już po tym pierwszym występie o niektórych tych zawodnikach? Niektórych już skreślamy? Znaczy no na pewno. No, w tej chwili no to do Pogoni na dobrą sprawę. Jeżeli dojdzie zawodnik, no to na pewno taki, który wniesie jakość, no i na takim nawet meczu, test meczu, gdzie wiadomo, że jest dużo przypadkowości, bo zawodnicy się też nie znają, ale już w takim meczu powinien zdecydowanie się wyróżnić, że każdy, nawet amator, przyjdzie i powie, o, ten gościu fajnie wygląda, prawda? Dzisiaj nikogo takiego nie było na boisku? No, wydaje mi się, że nie. Był momentami, tam się wyróżniał na początku zawodnik z szóstką po Onianku, ale później zgasł. Czy jest myśl taka, żeby ewentualnie któryś z tych zawodników wzmocnić rezerwy Pogoni? Znaczy tak, tutaj też patrzymy pod kątem takim, żeby młodzi chłopcy przyjeżdżali, roczniki 93, 4, nawet 5, pod kątem wzmocnienia drugiego zespołu, gdzie spokojnie można z chłopcami pracować i myśleć o przyszłości. No najfajniej się z takich młodych pokazał na pewno tu Patryk Galo, który jest z Polic, 94 rocznik. No nie mówiąc o naszych chłopakach, tak? No ich znamy i wiemy na co ich stać, ale na pewno bardzo fajnie się pokazał. Czy zawodnicy, którzy tutaj przyjeżdżają, to są wolni zawodnicy, czy ewentualnie wiąże się z tym sprawy finansowe? Znaczy, powiedzmy sobie tak, mamy w planach zawodników, będziemy, że tak powiem, mieli na treningach, którzy w tej chwili nie mogli przyjechać, ponieważ wiążą jeszcze ich kontrakt, ale tu głównie dzisiaj to byli zawodnicy zdecydowanie, którym kończą się umowy czy kontrakty, czy które mają zapisy takie, że mogą swobodnie zmieniać klub. Kiedy kolejny test mecz? No, już chyba planujemy na 30 listopada na godzinę 14. To również będzie mecz, planujecie mecz dwóch drużyn testowanych? Nie, będzie już w tym momencie, planujemy jedną drużynę testowaną przeciwko zawodnikom tutaj naszym młodym plus zawodnicy z pierwszej drużyny, którzy troszeczkę mniej grali gdzieś tam, będą mogli sobie tutaj, że tak powiem, również zaprezentować się.